Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Kto wyjdzie zwycięsko z najbliższego meczu? Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad, bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. Tak! Piłka w siatce! W pierwszym kwadransie spotkania! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Starzyński. Rzuca teraz piłkę do środka. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Josué. Tomasz Pekhardt. Bartosz Kapustka. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Próbuje uderzyć. Uwaga! Bramka! Legia Warszawa! Legia zapewnia sobie tą bramką bezpieczną przewagę. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. Na razie 2-0. Filip Starzyński. Dobra presja teraz, mają piłkę. Chyba będzie gol! Gol, proszę Państwa! Gol! Tym trafieniem daje nadzieję swojej drużynie. Proszę Państwa, jeszcze jedna bramka i będziemy tutaj mieli remis. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Mamy teraz wynik 2-1. Josué. Przerzuca górą. Udanie. Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. Może teraz wyrównać. Dobrze teraz broni. Brawo. Z rogu wrzuca Starzyński. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Kapustka. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? I przejmuje teraz piłkę. Tomasz Pekhardt. Więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Ależ łatwo teraz minął. Gra przerwana.
Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Na szczęście pewnie to wybija. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Już po zmianie stron i zaczynamy grę, proszę Państwa. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Aut po tym wejściu obrońcy. Rzut z autu. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Jest szansa, uderza. Oj proszę, wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki, ale jednak strzał ponad. I strzał na bramkę. Łatwo to broni teraz. Doskonale rzucił tę piłkę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Jest już z piłką Paweł Pszołek. Pewna interwencja, brawo. Do Pawła Pszołka. Dobra centra, w szesnastkę. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Pech strzelca teraz. Tak niewiele brakowało, żeby zwiększyć przewagę do dwóch bramek. Gdyby to poszło tylko trochę bardziej... Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Do Pawła Pszołka. Będzie strzał, uwaga! Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Paweł Pszołek. Patryk Kun. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz rzut rożny. Na pewno spróbują podwyższyć wynik i zamknąć ten mecz. Do Pawła Pszołka. Artur Jędrzejczyk teraz z piłką. Teraz strzał! Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej, a zajdzie wysoko. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.